Henryk Sienkiewicz w pustyni i w puszczy. Nell jest córką Anglika, pana Rowlinsona, jednego z dyrektorów kompanii kanału Słyskiego. Władysław Tarkowski, ojciec Stasia, także pracuje przy budowie kanału, jest inżynierem. Obie rodziny znają się od wielu lat i mieszkają w Egipcie, w Port Saidzie, w pobliżu kanału. Staś przyszedł na świat w Egipcie, bardzo dobrze się tam czuje, ma 14 lat i jest mądry i wysportowany. Nel ma 8 lat i odznacza się wyjątkową urodą. Panowie Rowlinson i Darkowski mają ocenić roboty prowadzone przy kanałach w Elfajum i natychmiast wyruszają w podróż. Dzieci mają dołączyć za parę dni, gdy rozpoczną się ferie. Podróż może być niebezpieczna, ponieważ rozpoczęło się powstanie Mahdiego. Wojska arabskie otoczyły Hartum, gdzie stawia opór angielski generał Gordon. Egipska policja aresztuje Fatmę, która jest żoną dozorcy Smajna oraz jego dzieci. Kobieta jest krewną Mahdiego. Jej mąż jest w obozie przywódcy Arabów. Fatma prosi Tarkowskiego i Reunisona, by pomogli jej uzyskać zgodę na wyjazd do swojego męża. Podaje różne nieprawdziwe wyjaśnienia krótko potem planuje już porwanie dwójki białych dzieci jeżeli nie dostanie pozwolenia na wyjazd pani Oliver która ma towarzyszyć dzieciom zostaje ugryziona przez jadowitego skorpiona i nie może wstawać z łóżka staś i nel zatem wyjeżdżają z Dinah po długiej podróży docierają do Kairu gdzie spędzają wspólnie święta nel otrzymuje od ojca ogromnego psa sabę a staś broń w końcu obaj panowie są zmuszeni wyjechać, by wizytować następny odcinek robót. Pewnego dnia pojawia się Hamis i zawiadamia, że ojcowie każą dzieciom przyjechać do siebie. Mimo podejrzeń Stasia wyruszają oni pociągiem. Na stacji nikt jednak na nich nie czeka, a Arabowie twierdzą, że mają spotkać się z inżynierami na pustyni. Rozpoczyna się jazda na wielbłądach, a Staś uzmysławia sobie, że on i Nel zostali porwani. W tym czasie ojcowie oczekują na swoje dzieci w innym miejscu. Kiedy nie ma ich w umówionym pociągu, zaczynają się poszukiwania. Z biegiem czasu dochodzi do nich okrutna prawda. Dzieci jej zostały porwane. Na pewno stoi za tym Fatma. Mają być więc zawiezione do Mahdiego. Karawana z porwanymi dziećmi po całonocnej podróży zatrzymuje się na postój. Stasiowi nie udaje się próba przekupienia beduinów. Rano w obozie zjawia się Saba i z wielką radością wita się z dziećmi. Docierają do Kor i zatrzymują się na odpoczynek. Staś cały czas myśli, jak się oswobodzić. Udaje mu się ukraść broń, ale Saba głośnym szczekaniem budzi Arabów i plan się nie udaje. Całymi dniami i nocami pędzą na południe. Zaczyna brakować jedzenia i wody, ale Arabowie chcą jak najszybciej ominąć miasto Asuan. Gdy im się to udaje, wszyscy są już wyczerpani. Pewnego dnia Beduini idą zdobyć coś do jedzenia, a Staś w tym czasie usiłuje zabić Arabów, którzy pozostali w obozie. Jednak niespodziewanie przybywają jeźdźcy z nowinami, że arabskim wojskom udało się zdobyć Hartą i zabić generała Gordona. Na wieść o tym Staś traci nadzieję. Znajdują się bowiem na terenie zdobytym przez Mahdiego i tym samym są więźniami samego dyktatora. Wszędzie są widoczne krwawe ślady wojny. Staś i Nel zostają przewiezieni na spotkanie z prorokiem. Staś jest niezwykle śmiały i mówi co myśli. Powoduje to zamieszanie i strach u Mahdiego. Na początku chce on ukarać chłopca, który odmówił przyjęcia islamu, ale w ostateczności postanawia oddać dwójkę dzieci Smajnowi. Zaczyna się więc podróż w górę Nilu. Nel jest bardzo słaba, a Staś stara się dbać o nią podając jej chininę i karmiąc ją podczas długiej, wyczerpującej drogi, spotykają wielkiego lwa, którego Staś celnym strzałem zabija, następnie zabijając też porywaczy. Dzieci odzyskują tym samym wolność, a pozostali z nimi Kali i Mea, czarnoskórzy niewolnicy, całkowicie są im oddani. Dalej jadą wąwozem, Staś poluje na zwierzęta, troszczy się o Nel, ciągle jest z nimi Saba, rozpoczyna się pora deszczowa. Nel czuje się coraz gorzej. Kończy się chinina. W wąwozie znajdują uwięzionego słonia i Nel upiera się, aby go pielęgnować i karmić. Staś zagospodarowuje więc stary baobab na ich siedzibę, nazywając go Krakowem. Niestety Nel poważnie choruje na febrę. Po tygodniu pełnym ulewnych deszczy dziewczynka dostaje ponownego ataku choroby. Staś na szczęście spotyka podróżnika, szwajcara Lindego, który daje mu duży zapas chininy przebywa on tylko z jednym ocalałym murzyńskim chłopcem, gdyż pozostali członkowie wyprawy zachorowali lub zmarli. Daruje Stasiowi swoje dokumenty, a także żywność i broń, aby pomóc im przetrwać a kilka dni potem Szwajcar umiera Stasi wysadza skałę i oswobadza słonia, który odzyskał siły i nazywają go Kingiem. Teraz w skład ich karawany wchodzi pięć obładowanych koni i słoń, który bardzo mocno zaprzyjaźnił się z dziećmi Udając się na południe docierają do góry z opowiadań Lindego, wiedząc, że są na dobrej drodze. Docierają do wioski Murzynów. Dzieci, podróżujące na słoniu, robią wielkie wrażenie na mieszkających tam tubylcach. Karawana przejeżdża teraz przez zamieszkałe tereny, mija następne wioski. Staś wspólnie z Kalim i innymi murzyńskimi wojownikami pokonują plemię Samburów, które od dawna było w stanie w wojny z rodzimym plemieniem Kalego. Murzyn zostaje królem, dzięki czemu karawana liczy sobie teraz prawie 150 murzynów. Pokonują górskie przełęcze i znajdują się na dużej górskiej równinie. Napotykają przeróżne plemiona. Niektóre z nich są wrogo nastawione do białych ludzi. Potem trafiają do bezludnej okolicy, gdzie brakuje wody, przez co wszystkim grozi śmierć. Część Murzynów umiera, a część wraca z powrotem do wioski. Pewnej nocy zauważają na niebie kolorowe rakiety i podążają w ich kierunku. Niedługo potem spotykają oddział, którym dowodził kapitan Glenn i doktor Clary. Jest to wyprawa białych ludzi, która ma zbadać mało znane obszary Afryki. Odnaleźli oni jeden z latawców zrobionych przez Nel i zaczęli poszukiwania. Panuje ogólna radość. Dzieci mogą się wreszcie najeść i napić i spokojnie zasnąć. Potem wszyscy wyruszają w drogę, a Kali razem z pozostałymi wojownikami powraca do plemienia. Kapitan i doktor z wielkim zainteresowaniem słuchają opowieści o przygodach dzieci oraz informują o śmierci Mahdiego. Dzięki podróżnikom rodziny w końcu odnajdują się ku ogólnej radości. Po kilkudziesięciu latach, kiedy Nelma już osiemnaście lat, wychodzi ona za mąż za Stasia. Razem z panem Tarkowskim na stałe przynoszą się do Polski. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com ukośnik A plus nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.contakt.gmail.com